Głównym bohaterem będzie dawno niesłyszany u nas na żywo Władysław Gudonis-Komendarek. Jedna z największych legend polskiej muzyki elektronicznej i to w tym bardzo, bardzo, bardzo szerokim obszarze. Jest to artysta, który nie daje się zupełnie wsadzić w jakiekolwiek szuflady. Wymyka się wszelkim naszym ustaleniom i żyje autentycznie swoją własną artystyczną drogą i nikt oprócz niego samego tak naprawdę nie ma wpływu na to, co tworzy i jak tworzy. A że legendą jest, o tym mówić chyba nie trzeba, jest postacią od wielu lat znaną, szanowaną, no i przede wszystkim nie tylko dla fanów muzyki elektronicznej, ale i dla fanów rocka i hard rocka, czy rocka progresywnego, ponieważ takie elementy w jego artystycznej działalności się również pojawiły. Szczególnie mowa tutaj o rocku progresywnym, o zespole Exodus. Ale to oczywiście zupełnie inny rozdział, który już w naszych poniedziałkowych programach był kiedyś omawiany w audycjach Romantycy Rocka. Natomiast do muzyki Władysława Gudonisa-Komendarka i do rozmowy z tym artystą powrócimy, ale około godziny 20:30. A teraz zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania utworu Promise, czyli obietnica, grupy The Orb właśnie, ponieważ Jean-Michel Jarre rozpoczął dzisiejszą audycję od wspólnego utworu z The Orb, no to wobec tego my teraz posłuchamy samego The Orb solo.
Natomiast my przechodzimy powoli do muzyki Władysława Gudonisa-Komendarka. Ponieważ gdzieś już w różnych rejonach Polski, gdzieś koło domów, odgłosy wiosny słychać, wobec tego wyobraźmy sobie, jak te odgłosy wiosny przedstawił nam nasz dzisiejszy artysta. Utwór nie jest nowy, wobec tego to nie jest to brzmienie, którym operuje kompozytor dzisiaj. Ale myślę, że z przyjemnością wysłuchamy sobie właśnie tych nieco starszych brzmień, żeby sobie je przypomnieć. Władysław Gudonis-Komendarek, odgłosy wiosny, 8 minut 10 sekund, słuchamy.
Wysłuchaliśmy utworu Władysława Gudonisa-Komendarka, nawiązującego troszeczkę do tej pory roku, która zbliża się, czyli do wiosny. Odgłosy wiosny. Piękny, sympatyczny i delikatny utwór. Nieco odmienny od tego, co będziemy słyszeć za kilkanaście minut po wywiadzie z naszym artystą. Ja chciałbym już z wielką radością przywitać naszego radiowego gościa po raz kolejny, aczkolwiek po znacznej przerwie. Witam serdecznie Władysława Gudonisa-Komendarka. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, no i dzięki za zaproszenie na wywiad do Radia Toksyna. Władek, ustalaliśmy troszkę przed audycją, jaki temat będzie dzisiejszego programu. I tematem z całą pewnością będzie album, który jest twoim ostatnim albumem koncertowym, bądź inaczej mówiąc, najnowszym albumem koncertowym. Album nosi tytuł Wolne Sądy. Na temat samego tytułu jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast ja chciałbym, żebyś ty opowiedział troszeczkę o warstwie muzycznej tego albumu. Jaki jest ten album? Ponieważ on też wymyka się spod jakiejś jednoznacznej oceny stylistycznej. Tu nie jest to prosta sprawa, powiem tak. Jak ty to widzisz jako twórca, jako artysta, jako kompozytor? Po prostu powiem krótko. Ja jak tworząc muzykę, to staram się zaprezentować, nawet może nieważne, czy to albumy koncertowe, czy albumy studyjne, zaprezentować taką muzykę, która mnie kręciła od samego zainteresowania się muzyką, jak na przykład powstała grupa Beatlesi i bardzo kochałem jazz i to do dzisiaj to mam, pomimo, że żadnej płyty jazzowej nie nagrałem, ale bardzo kocham jazz i uważam, że ja po prostu, powiem krótko, nie lubię być pod kontrolą firm fonograficznych. Mnie w ogóle nie interesuje, że firma, oczywiście firma wydaje, jakaś tam firma wydaje materiał, ale ja ci coś powiem. Ja jestem wolny człowiek i gram to, co mi się podoba w danej chwili i to najbardziej kocham. A jeszcze bardziej kocham, jak utwory są tworzone na żywo, na scenie, a nie w domu, gdzie są ściany, nie ma energii od słuchaczy. Ja mam jakąś energię, ale to nie jest to, co zaprezentuję, tworząc na scenie jakiś materiał muzyczny, który w ogóle nie jest wcześniej wymyślany w domu, czy nawet przed koncertem 5 minut, no, tak można powiedzieć, no. Sama płyta jest w 100% odzwierciedleniem tego, co powiedziałeś. Natomiast warstwa ta stylistyczna jest tutaj w pełni zaprezentowana, dokładnie od obszaru tej czystej elektroniki po elektronikę momentami, ale tylko momentami, awangardową, z elementami jazzu. W dosyć dużych częściach utworów niektórych te elementy jazzu pojawiają się w sporym rozmiarze i oczywiście samplowane gitary. To znaczy, może poprawię to. To są po prostu grane solówki na syntezatorze. Tylko dlaczego tak to jest, że ty dobrze powiedziałeś, że gitara, to jest brzmienie gitarowe, ale zaprogramowane na instrumenta. A dlaczego lubię takie brzmienie? Bo ja ci
najlepszymi gitarzystami w tym kraju. Andrzej Pyczyński, Exodus, później Zephyr, który jest jeden z najlepszych gitarzystów w tym kraju. I mnie się to udzieliło i uważam, że po prostu tą drogą idę, że solówki będę wykonywał brzmieniem tak zwanym gitarowym, ale nie zapominając o brzmieniach klasycznych. Na przykład, jest artysta, który gra na minimogu, jest artysta, który gra na brzmieniu gitarowym. I to się bardzo pięknie uzupełnia, jak ja sposobem klawiszowca gram na koncercie, lewą ręką, solówkę, a sposobem gitarzysty gram prawą ręką. I to są takie dialogi, ale trzeba pamiętać o tym, że sposób grania na klawiszach jest inny niż sposób wydobycia brzmienia gitary też na klawiszach, bo trzeba inaczej grać po prostu, inaczej. No. I ja tą taktykę stosuję teraz u siebie na koncertach. No. Tak powiedziałem. Tak, i tutaj warto dodać, ponieważ ta twoja gitara, klawiszowa gitara, powiedzmy tak, to jest gitara żywa, ona jest energiczna, ona jest pełna emocji i wybija się w pewnych sekwencjach utworu na pierwszy plan. Zwrócicie Państwo w tych kompozycjach, które będziemy tutaj prezentować, właśnie na te elementy. Jak można zagrać gitarę na klawiszach i tak jak tutaj nasz znakomity gość mówi, zagrać jedną ręką jedną sekwencję, a drugą ręką zagrać, prawda, gitarę, coś absolutnie innego. Myślę, że to jest sztuka, to jest ogromna sztuka i to jest dar, który z całą pewnością nie każdy, nawet artysta, ma. Natomiast od tej warstwy muzycznej powoli będziemy przechodzić, ale muszę zapytać jeszcze o kwestie związane z użyciem oczywiście głosu, tak? Muszę zapytać, jak bardzo to jest istotne dla ciebie jako kompozytora i jak bardzo daje tutaj radość i taką zabawę, bo ja tu widzę taką zabawę po prostu podczas oczywiście koncertu, kiedy muzyka żyje, ty bawisz się tym. I ty bawisz się też swoim głosem. Powiem krótko, ja nigdy nie przygotowuję, jaki tekst będzie, bo wiadomo, to nie jest stylistyka takiego jazzowego śpiewania, jak to nazywano kiedyś, no teraz też nie bardzo, że tak się nazywa, skat. Tak jak pani Dudziak mniej więcej śpiewa, a tu jest, wymieniane teksty. Co one oznaczają, to sam nie wiem, bo ja to w danej chwili, w danym momencie wymyślam. I czasami może być podobne, może troszeczkę jakieś słowo do języka norweskiego, jakieś inne słowo do języka angielskiego. Trudno powiedzieć, jestem tak na przedziale, tak jakoś tutaj zachodnia Europa, wiesz, bo znam człowieka, który w stronę południowego rejonu Europy używa takie patenty, ale ja kieruję się tu Holandia, Norwegia, tutaj Wielka Brytania, coś w tym rodzaju. I ten język jest, on ma jakieś tam słowa, ale nic one nie oznaczają. Może przypadkiem mogą coś oznaczyć, akurat, wiesz, ale to jest na poczekaniu wymyślane, tak samo jak na poczekaniu jest wymyślane na scenie cała harmonia, cały motyw danego utworu. No. I tutaj chciałbym też zwrócić uwagę, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że twoje wykonanie utworów na scenie jest niezwykle żywiołowe. Nawet jeżeli utwór wydaje się być stonowany, spokojny, bądź jakieś emocje powoli narastają,
to patrząc na twój wizerunek, na wizerunek artysty, kompozytora i tej osoby, która gra, która jest tam za tą całą aparaturą, za sprzętem, za klawiszami, widać po prostu niezwykłą energię i widać żywioł. Żywioł. To jest coś niespotykanego, powiem szczerze. I niewielu artystów, nawet współczesnych, myślę tutaj o artystach tego młodego pokolenia, wielu nie stać na taki żywioł, jaki można zobaczyć u ciebie. Skąd ta energia? Ja ci powiem, no, na mnie działa energia od ludzi, którzy są na koncercie, słuchają. Ja wiem ogólnie, co się dzieje i mnie od razu się przekręca w głowie zupełnie inny wymiar i dlatego tak to powstaje, bo ja nigdy takiego czegoś bym w domu nie zrobił, mając studio i tam nagrywając i tak dalej. Nie mam natchnienia. No po prostu powiem szczerze, że ostatnio to mi się nie chce w ogóle pracować nad moją twórczością w domu. Pracuję, oczywiście, ale to nie jest według mnie to, co na scenie jest robione i nawet bez przygotowania jest to robione, więc. No to ja ci coś powiem, że no nie wiem, jak to określić, ale chciałbym zobaczyć takiego artystę, który tak robi właśnie. Na pewno może są gdzieś na świecie, wie. Ale niektórzy mówią, że to jest improwizacja, a ja mówię zawsze tak. To nie jest improwizacja. Improwizacja może jest dalej, ale na temat czegoś. To jest po prostu układanie formy utworu w danej chwili. Układanie formy. Forma to jest coś wyższego, bo improwizować sobie można na akordzie e-moll, a-moll i tak dalej. Pół godziny, 5 minut i fajnie się wszyscy improwizują i jak sekcja jest rytmiczna, taka zgrabna i tak dalej, to nawet improwizator jest zadowolony, bo się inaczej gra. Ale tutaj jest coś większego jak improwizacja, bo ja jestem taki, że na przykład jak powtórzę jakąś frazę, zagram frazę wymyśloną, to ja to mogę powtórzyć za trzy minuty na scenie. Mogę powtórzyć to. To może być troszeczkę może inne, ale zawsze przypomnę, że takie coś było na początku na przykład i nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu, bo to problem to jest taki, że to są niewyobrażalne rzeczy, bo tak jak mówi, ja też obserwuję, co tu się dzieje u nas w kraju, to tak nikt nie robi do tej pory, no. Wiesz, nie dość, że forma, a na formie improwizacja, a później jeszcze jakiś wokal, gdzie też nie wiadomo, co w treści jest, ale melodyka jakaś tam, ja jestem melodyczny, wiesz, bo staram się być melodyczny akurat w tych sprawach, nie, ale czasami jestem agresywny w tym wokalu, no różnie chyba, zależy od nastroju, no. Władek, jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa, dosyć istotna. To jest kwestia związana z tytułami twoich utworów i oczywiście z tytułami płyt. I tutaj. Oczywiście my wiemy, ja wiem, że to jest taki słowny zbieg okoliczności, ale czy na pewno? Bo tytuł albumu brzmi dokładnie Wolne Sądy. Natomiast cały czas ludzie są tłamszeni w mediach, prawda, że te sądy muszą być wolne, że w naszym kraju dzieje się tak albo inaczej. A tutaj proszę bardzo, Władysław Gudonis-Komendarek wydaje album Wolne Sądy. Tak ze słyszenia. I teraz skąd akurat pomysł na taki tytuł? Bo to ani nie chodzi o te wolne sądy, ani nie o te sądy, o których my myślimy. Skąd taki tytuł? Czy to było celowe takie działanie, żeby trochę namieszać? Jak ci powiem, jak tylko płyta wyszła, to jeden komentarz miałem na YouTubie, że po prostu, wiesz, jak się czyta
kieszeni i wolne sądy o w środku, no to są wiadomo prawo i tak dalej, ale powiedziałem, no przeczytaj to dwa razy czy trzy razy i zobacz jest jaka różnica. Jaka różnica. I powiedziałem w takim przykładzie może tak sobie jakiś żarcik wymyśliłem. Słuchaj, jaka jest różnica między fortepianem a saksofonem, no? No to wiesz, ale jak przeczytał drugi raz, to zrozumiał, że to są sądy, a nie sądy o przez te prawnicze i tak dalej, no. I co ja miałem na myśli? Miałem na myśli to, że Ziemianie jako nasza tutaj cywilizacja, ja mówię ogólnie, nie mówię kto to robi, bo to robią Ziemianie ogólnie, że wszelkie rodzaje jakichś odpadów i tak dalej są umieszczane w przestrzeni kosmicznej, a wolne sądy to są sądy zupełnie z innej opcji, które sprawdzają, jakie jest zanieczyszczenie środowiska w kosmosie. Bo w kosmosie Ziemianie poczynają początki zatruwać, a napędy rakietowe to jest po prostu prymityw, napędy rakietowe. Wiesz, to jest ingerencja w materię w ogóle wokół ziemsko i tak dalej. U nas, ja mówię ogólnie, jesteśmy na punkcie zerowym jako Ziemianie. Jako Ziemianie na punkcie zerowym. Są inni, którzy są w punkcie pierwszym, drugim i trzecim. Trzeci punkt jest najwyższy, bo mogą się przemieszczać w czasie, no. To już jest niezrozumiałe dla nas. Napędy kinetyczne, to już jest niższa półka. No i tego, no ja sobie tak to wyobrażałem, no tworząc jak ta płyta była układana. No. To oczywiście można zauważyć po samych tytułach utworów, bo przypomnę, że to oczywiście twoje zainteresowanie przestrzenią, kosmosem nie wzięło się dzisiaj, tu i teraz. Ono istnieje od wielu lat i ty jakby jesteś wierny cały czas tym swoim przemyśleniom na ten temat i myślę, że wielu ludzi jest w stanie pojmować tą naszą przestrzeń, ten nasz wszechświat w sposób może nie dokładnie taki sam, ale bardzo podobny, bo wiadomo, że każdy oddzielnie próbuje sobie ten świat, wszechświat układać, ale jak wiemy, wszystko wskazuje na to, że chyba nie ma powodu myśleć, że my, Ziemianie, jesteśmy jedynymi istotami myślącymi, żyjącymi, inteligentnymi w tak ogromnym wszechświecie. I to chyba już nie za bardzo podlega jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ ja osobiście uważam to za absolutny pewnik. Natomiast coraz więcej jest takiej świadomości w ludziach, że chyba jednak coś lub ktoś istnieje gdzieś tam poza tą ziemią. Mówię tutaj nie tylko o kwestii wiary, o Bogu, ale o jakichś fizycznych istotach, które rzeczywiście istnieją, które równie dobrze mogą być, prawda, naszymi poprzednikami, czy też ludźmi, którzy gdzieś żyli na jakiejś innej planecie daleko, daleko stąd i pozwolili sobie zasiednić po prostu Ziemię. Ale to jest zupełnie oczywiście inny temat, na zupełnie inną rozmowę. Natomiast jak ty się czujesz jako ten, można powiedzieć, najbardziej tak wizerunkowo zauważalny artysta, który utożsamia się z tym kosmosem. Sam mówisz o sobie, że gdybyś mógł, to chyba byś pewnie opuścił tą Ziemię. Jak to jest? Opuściłbyś tą Ziemię, czy nie? Ja ci coś powiem, no wiadomo, że Ziemia jest jakąś tam
planetę, która krąży wokół Słońca, a takich gwiazd jak Słońce to jest bardzo dużo. Ale mnie bardziej interesuje to, co się dzieje poza Układem Słonecznym, wiesz, to są naprawdę niesamowite poza Układem, bo tu jest mniej więcej troszeczkę, nasza cywilizacja ma jakieś, ma jakąś wiedzę, ile planet i tak dalej tam, i tak ogólnie, jak, jakie temperatury są mniej więcej na każdej, ale mnie interesuje dalsza, dalsza, bo to jest naprawdę ciekawe, że można skracać w ogóle podróże przez jakieś tunele i tak dalej. No to są patenty takie, że ja powiem krótko, że jakby nie było, jakby było, w tej chwili jest rozwój naszej cywilizacji, oczywiście rozwój jest, cały czas idzie coś do przodu, ale to jest za mały rozwój, to jest za małe tempo, dlatego, że nie można tego, dlatego, że ma w tajemnicy prowadzić, co Tesla wymyślił, bo już dawno różne patenty powymyślał i wzięli go gdzieś tam, no bo tak nie powinno się robić, bo jak tak się robi, to się hamuje cały rozwój ludzkości, no ja tak uważam. I powinien być pełny rozwój, a nie jakiś pseudorozwój, który sączy się pomału do góry, ale to mnie takie tempo w ogóle nie interesuje. Nie interesuje mnie takie tempo, no. No ja myślę, że ani ja, ani ty tego na pewno tempa nie zmienimy, natomiast tutaj doskonale wiemy, że jest wiele tajemnic, które gdzieś tam są ukrywane. One oczywiście wychodzą na jaw, ale nawet w jakichś cyklicznych programach, które są, ale po prostu no, nikt tego, kto się z tym nie zgadza, też tego nie traktuje poważnie. Wobec tego oczywiście są programy, są jakieś filmy, są jakieś książki i tak dalej, i tak dalej, ale no można to mieć, można to, prawda, potraktować jako fantastykę i ja myślę, że większość społeczeństw traktuje to jakąś swego rodzaju fantastykę, a to może być rzeczywiście prawda, ale no tak to tak to wygląda. Do tego dochodzi jeszcze pewnie ta wielka polityka, niezbyt miła, bo nic miłego i dobrego z tego na ogół nie wychodzi. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy wrócili do naszych utworów, to już tak powoli na zakończenie tego dzisiejszego naszego wywiadu. Zaprezentujemy kilka utworów właśnie z tego albumu, z albumu Wolne Sądy. Między innymi będzie to utwór Solarno-Galaktyczny Kot, Radiacyjne Pasy, Matryca Wyroczni Dnia oraz Galaktyczna Synchronizacja. Ale to nie będą jedyne, jeszcze pojawią się inne utwory. Między innymi Transdukcja oraz Świetliste Ciała. Chciałbym, żebyś kilka słów powiedział chociażby na temat tych czterech wyszczególnionych na początku kompozycji. Dlaczego one są tak istotne? No bo wiesz, dlaczego są dla mnie istotne, tak o to chodzi. Tak, tak, tak. To znaczy dlatego, że jak po jakimś czasie płyty nie słucham na przykład, robię co innego, bo różne rzeczy robię związane z muzyką oczywiście, to jak taką płytę czasami ją odpalę, wiesz, jak przed śniadaniem odpalę, no to coś jest w tych utworach, że mam, jest coś takiego, że mam takie pragnienie, żeby to jeszcze puścić. A jak jeszcze puszczę, to znowu mam pragnienie, żeby znowu puścić, wiesz. I coś takiego jest, że jak tego słucham, pomimo, że jest deszcz pada, czy tak dalej, to normalnie jestem tak ożywiony, że jakby słońce było, wiesz. Słońce było zupełnie inny wymiar, wiesz. Te utwory tak na mnie działają, no na mnie osobiście. Ja mam nadzieję, że również mimo tego, że jest ciemno, że słońca na pewno już teraz nie zobaczymy, natomiast, że te kompozycje pobudzą zmysły naszych słuchaczy. W podobny sposób jak twoje, jak moje. Natomiast na zakończenie chciałbym, żebyś jeszcze powiedział troszeczkę o swoich planach koncertowych, bo one są
bardzo napięte w pewnych okresach. Tak, masz rację. Kwiecień jest tak napięty, że czasami nie wiem, jak się nazywa, ale nieważne. Mogę tylko powiedzieć, co będzie się działo. 30 kwiecień to jest koncert w Jarocinie. Jak zagram ten koncert, to można śmiało powiedzieć, że zagram 5 koncertów. No wiadomo, że zagram. To 5 koncertów w Jarocinie zagram, ale jeszcze będę dochodzenia robiony, jak będę teraz w Jarocinie, bo podejrzewam, że to będzie 6, nie 5. Bo jeszcze oprócz eksodusu, oprócz moich 3 koncertów, to jeszcze podejrzewam, że był jakiś koncert, taki dżemowy, z dwoma jeszcze artystami, wiesz. Ale to musimy to sprawdzić w muzeum muzyki rockowej w Jarocinie, bo tam jest takie muzeum. Przy okazji sobie zwiedzę to. To jest Jarocin, później jest Kraków, 12 kwiecień, później gram w maju do Metropolisu, to już w moim miasteczku, gdzie mieszkam, dwugodzinny film. W lipcu gram na festiwalu Koło Łodzi, taki festiwal jest 4-dniowy, gdzie będzie muzyka prezentowana, inna stylistyka, a ja to jak po trochę większym czasie sobie zagram transową muzykę, bo też lubię taką muzykę i tak dalej. Także muszę, dobrze się składa, że urozmaicone te koncerty są, takie inne niektóre, bo też jest sztuką zagrać do tańca fajnie, żeby się wszystko kołysało, jak ja to mówię, w żartach, no. I już kilka razy grałem na takich festiwalach transowych, no i teraz podłodzie będę na tym festiwalu. No, wszystko będzie zamieszczone, wiem, że to jest potwierdzone, ale będzie zamieszczone w odpowiednim czasie w sieci, no. No tylko tyle na razie. A co będzie dalej, to wiem, że będzie klip kręcony na początku kwietnia do takiego utworu dzienne dyski, no do takiego utworu, który był dawniej wydany, to utwór 4 minuty i będzie kręcony w Łodzi klip, no jak będzie zrobiony, to wiadomo, będzie przedstawiony, no, na razie jest tylko data wyznaczona, kiedy będzie to realizowane. No my... Tyle na razie. My na pewno... To się rodzi później, no nie wiem, ja tak działam, że ja nigdy nie walczę, żeby grać koncerty. Do mnie po prostu zainteresowani piszą listy i dlatego te koncerty są. U mnie nie ma tak, że ja wydzwaniam i po prostu muszę zagrać. Nie, to wszystko jest naturalnie, bez żadnych tam jakichś tam naporów. Naturalnie ktoś tam chce i to się uzgadnia i gram koncerty. Bo uważam, jak się na siłę robi, to jak jest za dużo na przykład tych koncertów, to nie można nic robić koło siebie, no. Nie można wybrać utworów jakichś na przyszłą płytę na przykład. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć. 21 kwietnia ukaże się płyta wytwórni francuskiej. Ukaże się płyta, która może nie będą tam utwory najnowsze, tylko ten pan, który to wybrał, to sobie wybrał takie utwory, a w dalszym ciągu będzie rozwijana współpraca na inny repertuar. Na razie chcę tego repertuaru, który był wymyślony w innych firmach w Polsce, był wydany. No. I umowy przeprowadzone, wszystko uzgodnione z innymi firmami i to ma być wydane. No. Będzie wydane. 21 To wobec tego... Myślę, że w kwietniu albo w maju również premiera tych nowych płyt będzie u nas tutaj w naszym radiu. Natomiast ja chciałbym tobie życzyć wszystkiego dobrego, udanych koncertów i zaprosić na kolejne spotkanie, już być może za kilka tygodni, o czym państwo na pewno się dowiecie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia na wywiad.
i jestem otwarty na następny wywiad, także wszystko można precyzyjnie tam mniej więcej zgodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A my, drodzy Państwo, przechodzimy do muzyki. Do muzyki, o której wspominaliśmy przed chwilą, czyli do kompozycji Solarno-Galaktyczny Kot, Radiacyjne Pasy, Matryca Wyroczni Dnia oraz Galaktyczna Synchronizacja. Wobec tego Władysław Gudonis-Komendarek, słuchamy. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Świetliste ciała, a wcześniej transdukcja i utwory o tytułach Galaktyczna synchronizacja, Matryca wyroczni dnia, Radiacyjne pasy oraz Solarno-galaktyczny kot. To były kompozycje, które usłyszeliśmy, ja powiedziałem tytuły od końca do początku. Władysław Gudonis-Komendarek i album Wolne Sądy. A my, drodzy Państwo, przechodzimy ponownie do grupy The Orb.